Marcin Korbacz, pochodzący ze Skarżyska Kamiennej, jeden z najlepszych perkusistów w Polsce, dziś jest muzykiem zespołu Andrzeja Krzywego, Demono. Uczył się grać, przypomnę, używając książek i szkolnych ławek. Pierwszą perkusję dostał w prezencie od Taty. Założył zespół i, wykorzystując prosty zestaw polmuzy, występował podczas zabaw choinkowych i wesel. I zacząłem zarabiać pieniążki i sobie odkładać na lepszy instrument. Częściową sumę zebrałem, bo moim marzeniem była perkusja Amati, które te instrumenty pojawiły się w sklepach muzycznych w połowie lat 80. To były instrumenty już dużo lepszej jakości niż perkusje polmuza miały lepsze oprzyrządowanie, hardware, blachy i generalnie dużo lepiej brzmiały. Pamiętam, z tatą pojechaliśmy do Radomia, do sklepu muzycznego i tam wykupiliśmy ostatni egzemplarz. Tata dołożył mi no, przynajmniej połowę do zebranej przeze mnie sumy. Była to perkusja Amati w rozszerzonym składzie, ponieważ dodatkowo jeszcze były tak zwane bongosy była koloru białego. I pamiętam, z tym instrumentem dołączyłem do zespołu mafię. Grę na nim wiele koncertów. I dokonał także nagrań na dwie najważniejsze w dyskografii mafii płyty gabinety i FM. Z tego zestawu perkusyjnego zostały zdjęcia, ale Marcin poszukuje teraz właścicieli Amadi. Marzy bowiem o zakupie tej ważnej w jego karierze perkusji. Za tydzień ciąg dalszy.